W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, Pan nasz Jezus Chrystus objawił to nabożeństwo do swojego Najświętszego Serca w sposób ostateczny świętej Małgorzacie Marii Alacoque, ażeby rozbudzić w ludzie chrześcijańskim, skutym częstokroć lękiem, strachem przed różnego rodzaju przepisami, pewnym rygoryzmem moralnym, rozbudzić na nowo miłość, która jest istotą religii katolickiej. Za każdym razem grozi nam wielkie niebezpieczeństwo, że my naszą religijność sprowadzimy do pewnej formy rytualizmu. Za każdym razem możemy popaść w ten faryzaizm, który tak bardzo oburzał naszego Zbawiciela. Wierność być może w różnych drobnych szczegółach, ale nie pozostaje w tym wszystkim tak naprawdę tego, czego Pan Bóg najbardziej od nas oczekuje. Drodzy wierni, kiedy zadajemy sobie pytanie, na czym polega istota naszej religii, to musimy spojrzeć na założyciela tejże religii. A jeżeli spoglądamy na założyciela tejże religii, to ukazuje on nam swoje serce, które ma te wszystkie atrybuty pokazujące, czy też demonstrujące nam tą ogromną miłość, która sprowadziła go na ten świat. Chrystus Pan nie po co innego przyszedł, jak właśnie zaświadczyć o miłości. O miłości wobec swojego Ojca, ażeby wynagrodzić za grzechy ludzkie tę zniewagę, którą ludzkość od samego początku dobrego Boga, swojego Stworzyciela obraża. Ale zarazem jest tym, który przychodzi, ażeby pochylić się nad nami i zamiast wymierzyć nam karę, przyjmuje tę karę na siebie, a nas chce pociągnąć do siebie, ale właśnie więzami miłości. Drodzy wierni, smutne jest tym wszystkim, że ta sprawa nam, również katolikom, którzy powinniśmy być najbliżej Najświętszego Serca Pana Jezusa, którzy powinniśmy garnąć się z całego serca do tego otwartego serca i znajdować tam nieustannie swoje mieszkanie, ta sprawa nam powszednieje. Oto widzimy wizerunki Najświętszego Serca, że my codziennie mijamy w naszym domu, w kościele, gdziekolwiek, a to zupełnie do nas nie przemawia. To zupełnie nas jakby nie porusza do tego, ażeby w sposób odpowiedni odpowiedzieć Bogu. Drodzy wierni, co my możemy dać naszemu Zbawicielowi? Przecież niczego nie mamy, co by można było tak na dobrą sprawę mu ofiarować. Sami z siebie mamy tylko biedę. Jeżeli coś mamy dobrego, to jest to dar Boży. Pan Bóg nas obdarował różnymi talentami, różnymi możliwościami, wiedzą, a więc nie jest to nasze. A to, co jest nasze, nie jest godne Bożego majestatu. Ale drodzy wierni, Bóg, kiedy stworzył człowieka, uczynił go na swój obraz i podobnego sobie. Otóż człowiek ma w sobie coś, pewien potencjał, który go wyróżnia ze świata zwierząt, a mianowicie człowiek może kochać. Bóg jest miłością i czyni człowieka zdolnego do miłości. Zdolnego, ażeby Bożą miłość przyjąć i tą miłość odwzajemnić. I to jest coś, co człowiek traci, albo coś, co jest, może nie traci absolutnie, ale coś, co przez grzech pierworodny jest naruszone. Diabeł uderzył właśnie w sedno. Uderzył w naszą zdolność kochania. Z tych, którzy mamy kochać Boga, staliśmy się egoistami. Dlatego też, drodzy wierni, jako że jesteśmy
w jakiejś mierze każdy z nas egoistą. Dlatego też tak łatwo stygniemy, bo się koncentrujemy na sobie. My nie żyjemy dla Boga. My nie żyjemy po to, żeby Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zadośćczynić, a żeby je pocieszać, a żeby czynić dzięki, a żeby je kochać. Żyjemy dla siebie. Dlatego też miłość, która do nas przychodzi, jest nam obojętna. Pan Jezus zachęcał, ażebyśmy przez 9 pierwszych piątków odnawiali się w sakramencie pokuty i przyjmowali Jego Najświętsze Ciało. Drodzy wierni, dlaczego tak jest? A właśnie po to, ażebyśmy się przyzwyczaili, że za każdym razem należy na nowo w sobie odnowić płomień Bożej miłości. Za każdym razem należy na nowo przybliżyć się i mimo, że mija miesiąc, być może jest nasza miłość przygaszona, to należy do tego źródła się przybliżyć. Do tego źródła, z którego wypływa krew, która nas oczyszcza. I do tego źródła, które daje się nam całe, ażeby stać się naszym pokarmem. Ażeby nas rozpalić wewnętrznie prawdziwą miłością wobec Ojca Niebieskiego. Drodzy wierni, a ta miłość zakłada czyny. Zakłada zapał w tym, ażeby o chwałę Bożą się troszczyć. Prawdziwy zapał i o prawdziwą chwałę. I tutaj, dlatego też przed nami stoi to wielkie zadanie. Rozpoczynamy kolejny miesiąc. Miesiąc, który jest zarazem miesiącem, w którym spędzimy większą część Wielkiego Postu. Dlatego też z największą gorliwością zacznijmy troszczyć się o chwałę Bożą. W jaki sposób? Przede wszystkim w duszy naszej. To jest pierwszy krok. Niech ten miesiąc będzie takim rzeczywiście, prawdziwie pracowitym porządkowaniem naszej duszy z tego wszystkiego, co Boga tam obraża, co Bogu się tam nie podoba, co nie pozwala, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.